O nie, ja to chciałem z wami zobaczyć. Ja kiedyś wam mówiłem o tym filmie. I tu jest streszczenie, mi się to wyświetliło i chciałem to z wami zobaczyć. Hitler Adolf zostaje wybudzony ze snu w XXI wieku. I to jest ten chłop streszcza film. Nie, ja tego nie oglądałem, ja to włączyłem. Ja oglądałem ten film. Ty, ale. Ty, czemu National Geographic? Jak to? Co by perm? Dobra, luj. Reagujemy na to. Wspólna reakcja. Gratulacje, to jest MacGuffin. Hitler zostaje wybudzony ze snu w XXI wieku. Dzisiaj opowiem o niemieckim satyrycznym filmie komediowym pod tytułem On wrócił. Początek filmu rozgrywa się gdzieś podczas On II wojny wrócił. światowej w Berlinie. Führer jest trenerem behawioralnym o nazwisku Kapp. Hitler wyraża swój brak zgody na gest ludzi pozdrawiających Keppla. Narzeka, że chociaż nazistowski salut jest niemodny, to ludzie muszą przynajmniej podnosić ręce do nadgarstka i okazywać szacunek. Następnie opowiada, że zrobił wszystko, co może zrobić człowiek, aby zniszczyć fundamenty wroga, który zbezcześcił Pomachasz? ich ziemię. Uważa, że istnienie Niemiec jest niezrozumiałe i uważa za niepokojące, że on też tu jest. W kolejnej scenie budzi się na ziemi gdzieś w lesie. Patrząc w niebo, zauważa brak samolotu wroga i zgaduje, że może mają jakąś chwilę oddechu. Nagle piłka odbija się w jego kierunku i zatrzymuje się tuż przy nim. Podnosi się i kieruje w stronę budynku znajdującego się za krzakiem. Następnie podchodzi do niego trójka młodych dzieci, które pytają go, czy wszystko w porządku. Hitler patrzy na nich i myśli, że są przyszłością narodu. Następnie pyta ich, jak dojść do ulicy. W tej samej chwili reporter Fabian Sawacki filmuje dzieci na swojej kamerze. Po drugiej stronie Patrz, obiektywu nagrał widać go. Hitlera. Podnosi swoją wojskową czapkę i mówi sobie, że powinien iść do bunkra Führera. Hitler dociera na ulicę i dziwi się ludziom jeżdżącym na rowerach jednośladowych. Zauważa ludzi Co? ulicznających To go się na tak swoich nazywa? aparatach i wyznaje, że choć Co? gruzy zniknęły, to ludzie oszaleli. Potem dotyka ręką nowoczesny samochód i zadaje sobie pytanie, czy nie zapadł w śpiączkę i nie przegapił zwycięstwa. Zaczyna do niego docierać, że nie jest świadomy swojej sytuacji i skupia się, aby zebrać więcej informacji. Następnie pyta mężczyznę o Zdjęcia robią lokalizacji z kancelarii Adolfem na Rzeszy, ulicy. ale Ty, byłoby taki RL? Myśleliby, że to cosplay? zamiast odpowiedzi dostaje prośbę o zdjęcie. Przeszkadzają mu błyski aparatu, gdy podchodzą do niego kolejni ludzie i na zmianę robią zdjęcia. Furas. Zdezorientowany niezwykłymi wydarzeniami wokół niego, wnioskuje, że coś w tym Jak miejscu ban, to wymknęło jest się spod film. kontroli. Gdy Hitler odchodzi, trafia na kobietę rozmawiającą po niemiecku przez telefon. Podchodzi bliżej i pyta ją o aktualną datę, ale kobieta w przerażeniu pryska na niego gazu łzawiący. Hitler patrzy z bólu, gdy jego oczy czerwienieją, a obraz staje się niewyraźny. Potyka się i idzie do pobliskiego Hitler sklepu z został gazetami. Doznaje zagazowany. szoku, W widząc sensie, że zapisaną na gazem go papierze datę opryskali. 3 października 2014 roku i od razu pada na ziemię. Gdzie indziej, Który przy jest? jednej ze stacji telewizyjnych, Karner chwali pana Christopha Sensenbrinka za świetną pracę na stanowisku szefa departamentu. No gaz Proponuje wyższe łzawiący. stanowisko, ale zamiast tego 14. mianuje inną pracownicę, Katię Bellini, jako dyrektorkę Okej, dzięki. zarządzającą. Christoph jest w związku z tym zszokowany i niezadowolony. Idzie do swojego biura i wylewa Ale swój jajo. gniew na mającego trudności filmowca o imieniu Fabian. Mimo najlepszych prób Fabiana, by przekonać szefa, zostaje on zwolniony i wyrzucony przez strażników. Jakiś czas później Hitler odzyskuje przytomność w sklepie z gazetami i pyta Chłopa właściciela o rzucili. datę. Potwierdza, że faktycznie jest to rok 2014. Zdezorientowany Hitler pyta, czy sklepikarz go porwał i podejrzewa, że wszystko to jest podstępną grą tajnych służb wroga. Grozi, że zabije sklepikarza, jeśli ten pracuje dla wroga, ale sklepikarz daje mu w zamian tabliczkę Ja tego nie czekolady. będę, Patryk Hitler Myślałek otwiera ją po oglądał. dość nieudolnej próbie i wącha. Oznajmia, że jest to przemysłowo prasowane ziarno i pyta sklepikarza, czy nadal brakuje chleba. Sklepikarz pyta Hitlera, czy gdzieś w pobliżu kręcą dokument, myląc go z aktorem. Sklepikarz mówi, że wygląda on dokładnie jak Führer, na co Hitler odpowiada, że jest Führerem. Następnie Hitler zauważa turecką gazetę i pyta, czy sklepikarz ma Sturmera czy Panzerbara. Sklepikarz mówi, że ma Co ma? więcej tureckich klientów. Hitler jest zdziwiony obecnością Turków w Berlinie. Następnie zaczyna sprawdzać informacje z gazety. Czytając ją, zakłada, że w przeszłości nie wygrał wojny, a Niemcy zostały oddane w ręce nieudolnych kobiet, mających charyzmę mokrej kluski. Dalej ubolewa nad istnieniem Polski i stwierdza, że wojna była całkowicie Co? niepotrzebna. Tymczasem Fabian patrzy na swój reportaż,
wideo o piłce nożnej i Szlocha smutny z powodu zwolnienia. Matka uspokaja go i prosi o wstrzymanie filmu, zauważając Hitlera. Fabian jest rozbawiony odkryciem osoby, która jest tak mocno podobna do Hitlera. Tymczasem sklepikarz prosi Hitlera... Ale świetnie go było widać, widziałeś? Rozbawiony jak go matka osoby, zobaczyła? Jest tak mocno podobna do Hitlera. Rozpoznałbyś go? Tymczasem sklepikarz prosi Hitlera, aby odłożył gazetę na bok i stanął na zewnątrz. Hitler ma pretensje o to, że poproszono go o wykonanie czynności. Sklepikarz sugeruje Hitlerowi, żeby wyczyścił swoje ubranie, bo śmierdzi. Udaje się więc do pralni i prosi o wyczyszczenie munduru. Hitler pyta, czy mają inny mundur, ponieważ nie może odejść nagi. Następnie widzimy Hitlera w dżinsach i swetrze idącego do sprzedawcy gazet. Fabian natomiast jakimś cudem zdołał go odnaleźć i czeka na niego w sklepie. Ale skinek. Po zapoznaniu się z Hitlerem w Robloxie miał jego wygląda. Fabian pyta Hitlera, czy może go sfilmować, gdy ten maszeruje przez współczesne Niemcy. Hitler zgadza się na ten pomysł. Fabian bierze od matki trochę gotówki i samochód oraz rozpoczyna swoją podróż z Hitlerem. Dwójka ląduje w hotelu, gdzie Hitler spędza dobry czas oglądając telewizor. Następnie postanawia porozmawiać o polityce w materiale Fabiana. Chodzi do miejsc, w których pyta ludzi o ich poglądy na politykę. Po przeprowadzeniu kilku wywiadów stwierdza, że wpływ demokracji na ludzi podczas jego nieobecności był minimalny. Obserwuje niezadowolenie i tłumiony gniew u ludzi, co przypominało lata 30 ubiegłego roku, kiedy ludzie mieli podobne poglądy, ale brakowało im określenia rozczarowanie polityką. Ludzie mówią Hitlerowi o problemie imigrantów, kraj sprawiając, że Hitler forsuje swoją ideę, że mieszanie ras nie działa. Później Fabian pyta Hitlera, skąd wziął się jego unikalny dzięki wąs. Dzięki Kironej, za 6 lat, witam. Twoje wąsy do kształtu pasującego do maski gazowej. Chwilę później obaj trafiają na falę. Co? Powiedział, że dlatego ma takie wąsy? Czyli rozwiązana wielka tajemnica. Później Fabian pyta Hitlera, skąd wziął się jego unikalny wąs. Hitler odpowiada, że przyciął swoje wąsy do kształtu pasującego do maski gazowej. Chwilę później obaj trafiają na farmę, gdzie Hitler zostaje ugryziony przez psa. Jest wściekły i strzela do zwierzęcia. Fabian krzyczy na niego i zabiera mu broń. W trakcie wyprawy Fabianowi kończy się gotówka. Obmyśla jednak plan i przekonuje przechodniów... Przecież on podobno był miłośnikiem zwierząt! Kłamią! Znowu kłamią! By Hitler narysował ich portrety. Hitler rysuje karykatury, które ludzie uznają za zabawne i płacą za nie. Po zebraniu odpowiedniej ilości pieniędzy kontynuują podróż. Po powrocie do miasta Fabian pokazuje Christophowi klip z Hitlerem. Film ma wiele wyświetleń, ponieważ Fabian wrzucił go do internetu. Christoph jest pod wrażeniem dużej liczby wyświetleń. Prosi Fabiana o nazwisko i numer kontaktowy Hitlera. Po spotkaniu z nim Christoph podejrzewa, że Hitler jest szaleńcem i prosi Fabiana o zabranie go z biura. Przed wyjściem Hitler... Może zadzwoń do wróżki ci powie, bo ja nic nie wiem, co będzie jutro. Może nawet nie wstanę żywy. Wchodzi do gabinetu dyrektorki i prosi ją, by razem z nim uratowała Niemcy. Ten film go wybiela? Nie, to taka chyba komedia ma być. Komediodramat. Zaciekawiona pomysłem Bellini pyta go o plan. Szybko prosi swojego asystenta o przygotowanie odpowiedniego formatu telewizyjnego do nadawania Führera wysłuchującego pomysłu Hitlera. Fabian grozi wtedy Christophowi, że pada coś u ciebie, tylko ja ze zmęczenia od tych reakcji ciężkiej tyry. Bo inaczej zabierze Hitlera. Słysząc to, Christoph robi z niego chłopca na posyłki, obiecując, że awansuje go, gdy pojawi się nowe stanowisko redakcyjne. Jakiś czas później Hitler otrzymuje swoje biurko w studiu telewizyjnym. Christoph wzywa Kromeira do pomocy Hitlerowi. Obsłudze komputera. Hitler wspomina komputery swoich czasów i stwierdza, że to jeden z największych wynalazków. Kromeir próbuje założyć Hitlerowi pocztę, ale informuje go, że jego nazwisko jest już zajęte. Hitler marudzi pod nosem, że inni kradną jego nazwisko i mówi, żeby korzystała z nowej kancelarii Rzeszy, tak jak sobie tego życzy. Christoph planuje wystawić Hitlera w programie komediowym na żywo pod nazwą Whoa Dude. Nadal jest cięty, ponieważ Bellini dostał awans zamiast niego i zamierza narobić mu kłopotów. Zamierza wprowadzić do debaty rasizm poprzez sarkastyczne żarty na temat Żydów i sprowokować tym Hitlera. Przedstawienie się zaczęło, a Witzigmann, prowadzący, wzywa na scenę Hitlera. Publiczność plotkuje o wyglądzie Hitlera, ale kiedy Hitler spogląda na widzów, sala całkowicie milknie. Hitler szybko przerywa milczenie, ale nie odczytuje wierszy zgodnie ze scenariuszem. Tłumaczy, że ma opowiedzieć dowcip o imigrantach, ale nie zamierza tego robić. Mówi, że telewizor to wspaniały wynalazek człowieka, ale emitowane programy to bzdury. Rzuca światło na takie problemy jak bieda i bezrobocie i prognozuje, że mieszkańcy kraju zmierzają w kierunku przepaści, ale są ślepi. Hitler ślubuje walczyć z telewizją aż do momentu, gdy uda mu się ją pokonać. Wszystkim podoba się ten pomysł i biją mu brawo, widząc popularność Hitlera. On znowu przyjmuje! Odczuwa zazdrość. IRL by też tak było, mówię wam. Hitlera w każdym programie. Christoph jest zmartwiony z powodu niepowodzenia swojego planu.
W kolejnej scenie widzimy, jak Hitler udziela wywiadu w różnych programach telewizyjnych i dzieje się tym, że jego motywacją jest uczynienie Niemiec ponownie wielkimi. Jego popularność rośnie ogromnie i spotyka się z kilkoma osobami liderami partii. Zaczyna ich wszystkich oczarowywać, dzieląc się swoimi pomysłami. Pewnego dnia Hitler i Fabian odwiedzają... Ty! On takie wywiady da i tak dalej, to jest tak... To jest dokument o Andrew Tate'cie chyba, a nie o Adolfie. Zobacz, identyczna postać, nie? Znasz Andrew Tate, Bugatti, wczoraj graliśmy w Robloxa. Siedzibę NPD w Berlinie. Ulf Birne zostaje wezwany, federalny przewodniczący NPD, a Hitler pyta go, co do tej pory osiągnął w swojej sprawie. Hitler umniejsza mu i mówi, że zmarnowali wystarczająco dużo czasu, a jego ruch polityczny jest cofnięty o dekady przez to, co mówią. Christoph jest podekscytowany. Top 10 best comebacks, no. On jest szczęśliwy, gdy w studiu telewizyjnym pojawiają się policjanci i prokurator okręgowy. Wyjaśniają, że są tu w związku ze skargą dotyczącą oskarżenia o naruszenie przepisów o nienawiści. Bellini pyta, co mają w takim razie zrobić. Christoph szybko wpada na pomysł, że być może będą musieli odwołać pokaz Führera. Prokurator mówi, że mogą kontynuować transmisję. Bellini odetchnęła z ulgą, a Christoph sztucznie się uśmiechnął. Po wyjściu prokuratora Kromeyer przekazuje Christophowi list z nakazem zapłaty za psa, którego Hitler zastrzelił wcześniej podczas swojej podróży. Pismo sprawia mu radość, ponieważ być może to sposób na spowodowanie kłopotów. Następnie Hitler trafia do programu telewizyjnego, gdzie zadaje mu się bezpośrednie pytania o jego różne role w wojnie. Hitler odpowiada, że chce dotrzeć do ludzi, ale prowadzący wywiad mówi mu, że wszystkich jego czynów nie da się usprawiedliwić. Pokazuje mu klip, na którym strzela do psa. Wideo niepokoi. Skąd oni to mają? Hitler jest rozgniewany i grozi mu, że zrobi to samo prowadzącemu. Dalej mówi, że zamieni ich studio w parking dla czołgów. Christoph staje się szczęśliwszy, widząc negatywne reakcje parking ludzi. Dla po katastrofalnej czołgów. Rozmowie kwalifikacyjnej Bellini zostaje zwolniony, a nowym kierownikiem zostaje Christoph. Po tym wydarzeniu Hitler udaje się do domu Fabiana i zaczyna z nim mieszkać. Jest pod wrażeniem wrócił na garnuszek los i zaczyna pisać swoją do drugą mamuśki. Książkę. Książka wkrótce trafia na rynek. 3 miesiące później w studiu telewizyjnym wszyscy znowu książką podbił. Na którym jest ogromna strata, jaką poniosła firma. Christoph wierzy, że program Witzigmana przywróci ich na właściwe tory. Ale jeden z pracowników informuje go, że zrezygnował z pracy. Christoph robi się spięty i wścieka się na niektórych pracowników za utratę show. Jeden z podwładnych sugeruje odzyskanie Hitlera, co wzbudza zainteresowanie Christopha. Ponownie szuka Hitlera. Fabianowi oferuje, że zainwestuje cały 1 000 000 euro w film, który Fabian i Hitler nakręcą, jeśli w zamian pozwolą im transmitować film w swojej telewizji. Hitler i Fabian przychodzą do domu Kromeyra, gdzie babcia Kromeyra rozpoznaje Hitlera. Twierdzi, co? Że Hitler zagazował wszystkich ludzi i ich zabił. Nazywa go przestępcą. Kurde, co jest? Dzięki Ghost, za 2 lata, witam. I krzykiem prosi go o wyjście. W samochodzie Hitler wyznaje, że jest zaskoczony tym, że Kromeyer jest Żydem. Zaczyna umniejszać Żydom, nazywając ich niepełnymi ludźmi. Fabian jest zawiedziony czynami Hitlera i jego słowami. Nie wolno tak mówić, ale to Adolf, no to co? To... Siema, co dziś grane w sensie, będzie. Ja oczywiście się z tym nie zgadzam. God of Sand. Hitler, sprowadzony przez Fabiana, powtarza, jak trafił do tego miejsca. Fabian pyta Hitlera, co się stało, zanim piłka pojawiła się obok niego w lesie. Ale Hitler nie pamięta nic więcej. Później w nocy wychodzi z planu filmowego i zostaje otoczony przez kilku oprychów. Twierdzą, że to przez niego jakie energicznie reaguje. Zostało odebrane i mocno uderzają go w twarz. Ty, Hitler otwiera oczy. Znajduje się w szpitalu, a przed nimi jest Bellini. W tym samym czasie Fabian przegląda nagrany materiał o chłopcach i piłce nożnej. Przygląda się uważnie i stwierdza, że Hitler pojawił się w miejscu, w którym leżał. Fabian jest zdumiony tym, co wydarzyło się wcześniej. Szybko udaje się na miejsce i znajduje tam tablicę z informacją o historycznej lokalizacji bunkra Führera. Fabian udaje się do szpitala, ale nie ma tam Hitlera. Bellini mówi, że jest w drodze na plan zdjęciowy. Fabian ujawnia, że to prawdziwy Adolf Hitler, ale Bellini nie wierzy. 6 razy się popłakałeś? Fabian zachowuje w sensie? Się jak wariat i próbuje chaotycznie wyjaśnić swoją teorię. Strażnicy próbują go złapać, ale on ucieka. Następnie Fabian dociera na plan i celuje tak, z pistoletów kapej, no. Hitlera. Zapytany o swoją tożsamość, Hitler wyjaśnia, że nigdy nie podawał się za nikogo innego. Fabian mówi, że Hitler ogłupia ludzi swoją propagandą, na co Hitler odpowiada, że ludzie w 1933 roku wybrali przywódcę, który otwarcie podzielał całą jego ideę. Fabian zabiera Hitlera na szczyt budynku ze swoją bronią. Osacza Hitlera, mówiąc, że jest potworem. Hitler z kolei odpowiada, że zwykli ludzie wybrali niezwykłego człowieka i powierzyli mu losy kraju. Wyjaśnia, że ludzie wybrali go, ponieważ mają te same wartości w swoich sercach. Rozwścieczony Fabian strzela do Hitlera, przez co ten spada z budynku na ulicę.
Wkrótce Fabian słyszy głos Hitlera, który mówi, że żaden Niemiec nie może się go pozbyć. A Hitler, który dopiero co spadł, znów pojawia się tuż za nim. Właśnie wtedy Berina krzyczy cięcie w studiu, a wszyscy klaszczą po skończonej sesji. Okazało się, że to było tylko nagranie i przypadkowy aktor grał rolę Fabiana. Hitler prosi wszystkich, aby pamiętali o towarzyszach, którzy nie mogli z nimi tu być. Gdzie indziej Kromeyer szlocha, widząc Fabiana przez dziurkę na oddziale psychiatrycznym. Hitler i Belina są zajęci rozdawaniem autografów i udzielaniem wywiadów ludziom po wydaniu filmu. Gdy jadą samochodem, ludzie na ulicy wydają się lubić Hitlera i witają go z szacunkiem. To wszystko. Napiszcie w komentarzu, co myślicie o tym filmie. Subskrybujcie nasz kanał, aby oglądać więcej filmów takich jak ten. Co sądzisz o filmie? Oceń. Słyszę strzech. Słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek. 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 Słyszę strzeki, słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek. Słyszę strzeki, słyszę